Na apele misji Faraon odpowiadają tylko Polacy. Z całego świata, to prawda. Ale tylko reagują Polacy. Jak państwo nazwiecie to? Przypadkiem? Cóż, tak jak powiedziałam, wszystko nadejdzie z czasem. Szybko, bo czasu za wiele nie ma. Natomiast Polsce, Polakom trzeba utorować drogę do wykonania posłannictwa, aby mogli pomóc dźwignąć się innym narodom. Po drodze sam się wyłuska kwiat narodu. Plewy odpadną, bo też i Polska nie tylko w Polaków rozrodzona w czasie dzisiejszym. Na to czas też już dojrzał. Przeznaczenia uniknąć się nie da, drodzy państwo. Więc zanim zakończę to słowo do Polaków, bo tak chciałam dzisiaj wypowiedzieć, i do Słowian, bo to jedno i to samo. Polak, Słowianin, to ten, który serce ma otwarte. Chciałabym jeszcze ukoić wasze serca mądrością, która, mam nadzieję, dotrze wreszcie do umysłów i zrzuci z was niepotrzebne pęta tak zwanego poczucia niegodności. Co mam oczywiście na myśli, wyrażę w słowach krótkich, bo czas się kończy. Otóż państwo mili, zastanawiacie się często, dlaczego właśnie Polanie, Słowianie tak na uboczu przez Boga trzymani byli przez wieków wiele. Więc i tutaj odpowiedź jest prosta. Duch Piastów, duch Polan, przeznaczony był od wielu tysięcy lat wcześniej do dzisiejszego posłannictwa. Posłannictwo zaiste to wielkie, więc i dojrzewanie ducha trwać też musiało długo. To tak jak z rośliną szlachetną, która długo dojrzewa i starannie. Chwasty rosną szybko, szybko zakwitają i przekwitają szybko, ale i też szybko i mocno się mnożą. Roślina szlachetna nie. Więc uchylę oto rąbka tajemnicy, bo już zaczęła się misja Piastów i Polan. Kto nie wierzy w reinkarnację, to oczywiście jego problem. Faktem jest, że w czasach dzisiejszych powrócili na ziemię Piastowie, tak jak było zapowiedziane przed tysiącem lat, że Piastowie powrócą. I tego, drodzy państwo, mroczne siły bały się i boją się najbardziej po dzień dzisiejszy. Dlatego tyle kąsania jest, tyle razy Polska skazana przez to była na zmazanie z mapy świata. Dzisiaj boją się jeszcze bardziej, ponieważ wiedzą. A wiedzę mają z sarkofagów i doskonale wiedzą, że plemię Piastów jest to zagrożenie dla mrocznego planu sił ciemności na ziemi. Dlatego zawsze ich kapłani wiedzieli to i z takim impetem, z tego powodu mordowano w naszej historii cały kwiat inteligencji w Polsce. Dzisiaj odbędzie się to inaczej. Jak? Wiele już państwo wiecie. Tym razem, drodzy Polacy, Słowianie, mogę powiedzieć, nie lękajcie się. Tak samo jak powiedział wam biały ojciec Jan Paweł II. Pójdziemy pod prąd. Pierwsi pójdą Piastowie, ponieważ nie znają lęku. Polanie pójdą już po przetartej ścieżce. Tak jak zostało zapowiedziane, misja ratowania ziemi i ludzi, przyniesienie prawdy z przeszłości, miało wyjść z Polski. Tego zmienić się nie da. A dzisiaj już na koniec parę słów przedsmaku wydarzeń ze strefy niewyjaśnionych. Oczywiście oceny i decyzje, jak zwykle, pozostawiam państwu. Projekt, o którym opowiem, nazywa się Przebudzenie Faraona, Zbawienie dla Ziemi. What I'd like to talk to you today, chciałbym dzisiaj opowiedzieć, is about the possible explanation of 2012. O możliwych wyjaśnieniach tego, co wydarzy się, może się wydarzyć w 2012 roku. According to history of the Earth, zgodnie z historią naszej planety, we have seen this happen many times.
Te rzeczy zdarzały się już wiele razy. Ancient culture civilizations. Starożytne kultury i cywilizacje have predicted the same thing to happen in 2012. Przewidziały, że to samo może wydarzyć się w roku 2012. So we're here tonight to tell you. Więc przybyłem tu dzisiaj, żeby wam powiedzieć. The ancient Egyptians found a way to survive. Starożytni Egipcjanie znali sposób na to, jak przetrwać. And they left us a possible way to survive. I pozostawili nam tą możliwą receptę na przetrwanie. They want to reveal the secret about the protection of the earth in December of 2012. Chciałbym odkryć przed wami sekret dotyczący obrony ziemi, dotyczący uchronienia ziemi w roku 2012. The answer is called Mission Pharaoh. Odpowiedź na to brzmi misja faraona. Cywilizacja egipska przewidziała zagrożenia, jakie mogą spotkać ziemię i ludzkość w 2012 roku i stworzyła system ochrony, żeby ochronić planetę. I klucz do tego systemu ochrony znajduje się wewnątrz Wielkiej Piramidy i jest związany z grobowcem jej budowniczego, Khufu. Basically, the pyramid is a machine. Możemy powiedzieć, że piramida jest jak maszyna. The understanding is, put the mummy of the pharaoh into the sarcophagus. Żeby to nastąpiło, należy umieścić mumię faraona w pustym sarkofagu. There will be an activation to open the energy of the Great Pyramid. Nastąpi aktywacja, otwarcie, wyzwolenie energii Wielkiej Piramidy. Stworzy to powłokę, która ochroni Ziemię od erupcji słonecznych, sił elektromagnetycznych, a także zewnętrznych zagrożeń, takich jak efekty grawitacji spowodowane pojawieniem się meteorów, czy też omawianej już planety X. Kontaktuję się z Enki. Powiedział mi też, że Polacy posiadają duszę. Polacy potrafią ratować ziemię. Wszystko, mili Państwo, na dzisiaj dziękuję za uwagę. Kłaniam się pięknie. Dobranoc, Barbara.